Witaj piękna, z tej strony Marta Chowańska, a to jest Minuta Piękna i w tym krótkim odcinku opowiem Tobie, jak dobrać idealny krem na lato. Na co dzień pracuję z kobietami, inspirując je do tego, żeby piękniej wyglądać i piękniej żyć. Sprzedaję i dobieram luksusowe kosmetyki amerykańskiej marki kosmetycznej Mary Kay. Prowadzę warsztaty makijażu i pielęgnacji, prowadzę też warsztaty rozwoju osobistego, jak również rozwijam zespoły sprzedażowe. I kochana, jeśli takie tematy jak właśnie rozwój osobisty, zmiana wizerunku, rozwój zawodowy w branży beauty są dla Ciebie ciekawe, to odezwij się do mnie, z przyjemnością powiem Ci więcej. A dzisiaj pokażę Tobie, jak dobrać idealny krem na lato. Właściwie, czy powinnyśmy zmieniać krem na lato i jeśli tak, to jaki krem będzie najlepszy dla Twojego typu skóry. Moja droga, jeśli chodzi o zmianę kosmetyków sezonowo, to jak najbardziej jest ona wskazana, chociażby ze względu na zmianę pogody. Czyli latem oczywiście mamy więcej słońca, mamy wyższą temperaturę, też więcej czasu spędzamy na zewnątrz, więc oczywiście kluczowe jest, żeby używać kremu z filtrem. Z filtrem przeciwsłonecznym, minimum SPF 30, zawsze kiedy naszą skórę eksponujemy na słońce. Ale to nie wszystko. Dzisiaj nie będziemy mówiły o filtrach, tylko właśnie będziemy mówiły o formule kremu, która na lato jest bardziej zalecana, tak żeby doskonale skórę nawilżyć, nawodnić, wzmocnić, odżywić, ale też żeby taki krem był świetną bazą pod makijaż. I w tym wypadku gęste, tłuste kremy, po które na przykład sięgamy w zimie, kremy takie bardziej ochronne, bardziej takie emolientowe, czy właśnie no typowo, wiecie, kremy na mróz, no nie sprawdzą się latem i być może Twoja formuła kremu, którą używasz, masz wrażenie, że jest zbyt ciężka i masz ochotę ten krem po prostu odstawić i go nie używać. Nie rób tego, koniecznie musisz nawilżać skórę latem, ponieważ ekspozycja na słońce, na powietrze bardzo wysusza i odwadnia skórę, a to powoduje powstawanie zmarszczek i przebarwień, z którymi ciężko będzie się uporać na jesień. Zamiast rezygnować z kremu, zmień po prostu jego formułę. I teraz jaka formuła będzie najlepsza? Dla skór mieszanych, dla skór normalnych, właściwie dla każdego typu skóry, bardzo polecam beztłuszczowy żel nawilżający. Beztłuszczowy, czyli bez grama tłuszczu, dzięki czemu Twoja skóra nie będzie się świecić, o bardzo takim ciekawym wyglądzie. On ma po prostu taki wygląd budyniowy, jak taka fioletowa galaretka. Jest niesamowicie leciutki, jest taki właśnie żelowy, chłodzący. Można go też trzymać w lodówce dla większego komfortu. Jest na algach, więc to są składniki fantastycznie nawilżające i działające przeciwstarzeniowo. Przepięknie się wchłania, pozostawia skórę, zobacz, gładką, nawilżoną, odżywioną i po prostu jest niewyczuwalny na skórze, ale zostawia ten efekt ukojenia i jest świetny, po prostu genialny. To jest mój numer jeden pod makijaż na lato, dlatego że nałożona na niego podkład nie spływa, nie waży się, po prostu skóra się nie poci, więc ten krem jest takim dla mnie numer jeden wyborem właśnie na lato, ponieważ jest beztłuszczowy, żelowy, kojący, lekki, ale zapewnia bardzo głębokie nawilżenie i odżywienie skóry i po prostu ogromny, ogromny komfort. Więc tutaj dla każdego typu skóry to jest taka moja rekomendacja. Jeśli Twoja skóra jest ekstremalnie tłusta, bardzo mocno się świeci, a do tego masz na przykład problemy z wypryskami, ze skórnikami, z trądzikiem, który nasila się latem, to polecam Ci też beztłuszczowy właśnie nawilżający żel, taką emulsję. Ona jest bardzo, bardzo lekka, ale już typowo też dla skór właśnie z tym problemem trądzikowym, również dla mężczyzn. I tutaj mamy naprawdę świetnie nawilżającą emulsję, bardzo leciutką, ale nie obciążającą skóry, nie zapychającą porów. Pięknie, pięknie widzisz, wygładzającą na skórę. Cudownie skóra wygląda od razu po nałożeniu. No i też będzie zapobiegać właśnie powstawaniu nowych wyprysków i będzie tą skórę, która na przykład no jest poddawana różnym zabiegom, żeby ten trądzik zniwelować, będzie ją po prostu nawilżać, chronić i koić. I to jest też taka duża tuba, to jest taki po prostu krem pewniak na lato, ponieważ właśnie jest beztłuszczowy, jest lekki, troszkę mniej zaawansowana formuła przeciwzmarszczkowa niż ten żel, więc to polecałabym raczej dla młodszych cer albo faktycznie dla takich ekstremalnie tłuszczych, tłustych, ale naprawdę doskonałe działanie. I trzecia propozycja dla tych z Was, które mają suchą skórę, szorstką, naczyniową, taką, która też pod wpływem słońca no, zaczerwienia się mocno, jest nadwrażliwa i szukacie właśnie lekkiego, ale ochronnego kremu na lato, to jest to krem, tak zwany nasz Advance, krem przedłużający nawilżenie skóry, taki treatment, czyli odżywienie dla cery, również w formie emulsji, ale już, jak już widzisz, troszkę gęstszej. Pięknie się wchłania, jest leciutki, ale zostawia na skórze taką już bardziej powłoczkę, taki film ochronny,
dlatego jest tak świetnie dopasowany do skór suchych. On zawiera tak zwane humektanty, czyli takie składniki, które wiążą wilgoć w naskórku i zapewnia tą ochronę skóry przez 12 godzin. Też jest to tak zwany krem pszeniczny, bo są tu odżywcze proteiny pszenicy. Zobacz w ogóle, jak skóra niesamowicie wygląda po aplikacji tych kosmetyków. Natychmiast jest poprawa wyglądu skóry, ale przede wszystkim właśnie pięknie chroni nasz naskórek przed przesuszeniem, więc tutaj dla skór suchych, wrażliwych, naczynkowych, problematycznych, szorstkich, ten krem Advance będzie doskonałą właśnie propozycją teraz na lato, bo jest lżejszy niż ciężkie kremy, ale również jest bardzo delikatny, zabezpieczający, regenerujący. Mam nadzieję, że z tych propozycji wybierzesz coś dla siebie. Jeśli masz ochotę przetestować kosmetyki, napisz do mnie. Jeśli nie masz swojej konsultantki marki, z przyjemnością pomogę Ci dobrać idealne produkty. Mogę również wysłać do Ciebie zestaw próbek. Jeśli zostawisz komentarz Metamorfoza, otrzymasz ode mnie zestaw 18 próbek, które będą Ci służyły przez 3 dni używania. Będziesz mogła przetestować całą gamę kosmetyków i dopasować je idealnie do swoich potrzeb i będziesz mogła skorzystać z mojej pomocy przy dopasowaniu idealnych kosmetyków do pielęgnacji i makijażu. Dziękuję, że obejrzałaś ten filmik. Mam nadzieję, że Ci się spodobał. Zachęcam Cię do komentowania, do zostawiania kciuków, serduszek, obserwowania moich social mediów. To dla mnie bardzo dużo znaczy. A tymczasem ściskam Cię, całuję, pozdrawiam. Dziękuję, że jesteś. I jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to chcę Ci tylko powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna i masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymaj się ciepło. Pa, pa.